Witam serdecznie. W tym 5. odcinku refleksji na temat przygotowań do gry publicznej chciałem dziś zaproponować 2 ćwiczenia. Mogą być one wykorzystywane właśnie w bezpośrednim przygotowywaniu do gry publicznej, jak i też przy codziennym ćwiczeniu. Może to być świetny wstęp do codziennej pracy. Pierwsze ćwiczenie to ćwiczenie tryli. Mogłoby się wydawać zbędne przekonywanie, że ćwiczenie tryli bez odniesienia do konkretnej muzyki, do konkretnych utworów ma sens. Jednak śmiem twierdzić, że mało kto z nas, organistów, takie ćwiczenia wykonuje. Zazwyczaj ćwiczy się tryle, kiedy mamy je wykonać w konkretnym miejscu utworu. A jednak ma to sens i przynosi to duże korzyści i duże owoce. Właśnie ćwiczenie tryli jako takich. Mnie do tego przekonał profesor Marek Toporowski podczas studiów w Katowicach. I rzeczywiście zauważyłem, że technika się bardzo doskonali, kiedy się takie ćwiczenia regularnie wykonuje. Każdy może sobie sam ustalić jakiś system ćwiczenia najbardziej adekwatny dla niego. Ja mogę zaproponować to, do czego jestem przyzwyczajony i do czego doszedłem. Mianowicie często ćwiczę tryle po 15 sekund daną parą palców i po 15 sekundach zmieniam parę palców. Zarówno jest dobre ćwiczenie symultaniczne obiema rękami, jak i też naprzemienne, raz prawą ręką, raz lewą. Pozornie jest to strata czasu, ale tak naprawdę zyskujemy coś więcej, ponieważ ćwicząc prawą ręką tryl, lewą ręką wykonuję inne ruchy, które są niezależne i które trochę przeszkadzają tamtemu trylowi. Więc ćwiczenie naprzemienne daje nam jeszcze większą możliwość ćwiczenia niezależności ruchów rąk. I ćwiczymy w ten sposób każdą parę palców, no może za wyjątkiem 5. i 4., ja raczej tego nie ćwiczę, na wszelkich możliwych układach klawiszy, również tych niewygodnych, na przykład pierwszym palcem na dis, drugim na e prawej ręki. I oprócz ćwiczenia tryli polecam również ćwiczenie mordentów, 3-dźwiękowych oraz 4-dźwiękowych, rozpoczynających się od dźwięku dolnego, a także krótkich tryli, w sensie trylu 3-dźwiękowego i 4-dźwiękowego od nuty górnej. Możemy takie tryle i mordenty 4-dźwiękowe ćwiczyć zarówno z oparciem na pierwszym dźwięku, robiąc akcent port de voix albo appoggiaturę, jak i też szybkie 4-dźwiękowe. A oprócz tego możemy też ćwiczyć wszelakiego rodzaju tremolanda na innych interwałach niż sekunda.